Halo, halo, dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry, witajcie serdecznie. Witaj Pawle na naszym waszym kanale, daj znać czy mnie słyszysz. Ciebie dobrze słyszę, witam serdecznie. Witaj i dajcie znać tutaj na czacie czy nas słychać i czy nas widać. Jeśli tak, to za chwilę zaczynamy to wyjątkowe spotkanie, ponieważ dziś taka dość powiedzmy nietypowa historia, którą Paweł chce się z nami podzielić. Ale zanim to uczynimy, to na początek pomódlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenia, nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Pawle, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Dzisiaj gościem na żywo jest Paweł Cwynar. Raz jeszcze witaj Pawle na naszym waszym kanale. Witam serdecznie. I na początek może zanim przejdziemy do tej właśnie zadziwiającej historii, która kiedyś ci się przytrafiła i którą zatytułowałem, że dostałeś reklamówkę pełną złota, to może najpierw opowiedz, jakie przygody cię spotykają po tym, jak pojawiłeś się w drugiej części Powołanego. No bo wczoraj coś mi nadmieniałeś, że dzieje się, prawda? No, część druga Powołanego, przypomnę, no to jest film, który był w kinach, w związku z tym myślę, że szerokim oglądem się, że tak powiem, cieszy. No i właśnie, Powołany 2 i twoja osoba i teraz co się dzieje w twoim życiu po tym filmie? Przede wszystkim chciałbym zaprosić na Powołanego, ponieważ z tego co się orientuję, jeszcze go grają. Mhm. Jeszcze widzę zdjęcia, że chodzą widzowie na ten film i teraz to nie jest moje zdanie, to jest zdanie, które wysnułem z rozmów z osobami, które ten film oglądały bezpośrednio na premierze, jak i teraz po iluś tam już dniach, bo miał premierę 21 lutego, więc już trochę czasu minęło. Wszyscy jednym głosem mówią, że dwójka jest lepsza od jedynki. I teraz, ja jestem bardzo daleki i ogólnie jestem przeciwnikiem tego, żeby porównywać świadectwa jedno do drugiego, lepsze, gorsze to. Oczywiście one porównywalne w pewnym sensie są, ponieważ no jakby jedno świadectwo nam bardziej przypada do sercu, może do serca, do gustu, to będzie źle użyte słowo, a drugie będzie nam dalsze, ponieważ na przykład kwestie w nim poruszane będą nam odległe, nie będą nas interesowały, tak jakbyśmy poszli do kina na film, przykładowo science fiction, a nas to nie interesuje, ta tematyka. Więc może tak być, oczywiście, ale ja jestem daleki od tego porównywać, ponieważ żeby wyrosło zboże, każdy pracownik na roli lub każda czynność musi być wykonana prawidłowo i dobrze. I teraz, jeżeli chodzi właśnie o film, to tak jak mówił u ciebie na kanale Janek, był większy budżet na dwójkę. W jedynce zostały popełniane jakieś tam błędy, może mocne słowa, ale użyję go, na przykład jakieś tam błędy zostały popełnione i w dwójce już była pewna nauczka i troszeczkę się poprawili. Czyli wiadomo, no, z doświadczeniami jest coraz lepiej, jeżeli ludzie nabywają doświadczeń w każdej dziedzinie. Tak im się udało i mówią, że dwójka jest lepsza, że no fajnie się jakby ogląda, abstrahując od tego, jakie są tematy świadectw. To jest po pierwsze. No i Janek sam powiedział, że to był wyższy budżet, że czegoś się tam nauczyli i tak dalej, i tak dalej. To jest raz. Dwa. Jeżeli chodzi o moją osobę. Pierwsze co, jeszcze w Złotych Tarasach, jak wyszliśmy z premiery, bardzo dużo osób zaczęło mi gratulować. I w pewnym momencie przyszło do mnie takie zastanowienie, tak naprawdę czego oni mi gratulują. No bo tak zacząłem się nad tym poważnie zastanawiać i naprawdę, uwierz mi, ja staram się być człowiekiem szczerym, staram się jakby nie grać jakiejś roli, naprawdę, staram się, bo i tak prędzej czy później to się sypie jak domek z kart i to jest męczące z wielu innych powodów.
ale tak naprawdę szczerze się zastanawiam, czego oni mi gratulują. No okej, okay, obejrzeli film, byli podekscytowani. Moja osoba, mówiłem może no ciekawe rzeczy, dajmy na to mówiłem. Ale tak naprawdę całe zasługi, wszystko należało się reżyserom, kamerzystom, aktorom i tak dalej, i tak dalej. Osobom, które po prostu siedziały na krześle, tak jak ja teraz, no to na samym końcu. Ale wracając do twojego pytania. Jest, moja rozpoznawalność znacznie wzrosła. Niektórzy z moich znajomych wykasowali mnie po prostu ze znajomych, ponieważ uznali, że to jest jakby potężne parcie na szkło i przeczytałem wiele, dajmy na to wiele komentarzy, które mnie krytykowały. Czyli, że kariery się nie robi w katolicyzmie stojąc na ściankach i takie teksty czytałem. I teraz ja się nad tym zastanowiłem, ponieważ ja się zastanowiłem już nad tym, zanim przystąpiłem do tego projektu powołany, do którego ja zostałem zaproszony, przecież ja się tam nie wpraszałem, zostałem do niego zaproszony. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, moim powołaniem jest ewangelizowanie. Więc jak najbardziej, kiedy projekt się wpisywał w moją misję, no to dlaczego nie? Dlaczego nie? Bo kolejna kwestia. To było przemyślane. Kolejna kwestia. To było przegadane ze znajomymi. Kolejna kwestia, ja Janka i Andrzeja lubię, są fajnymi po prostu kolegami, jesteśmy fajnymi kolegami, lubię tych chłopaków, uważam, że są szczerzy, konkretni i też się dlatego też zgodziłem do tego przystąpić. Ale jak czytam teksty właśnie, że na ściankach się staje, to słuchajcie, żeby stanąć na ściance, to jednak musi coś się wcześniej zadziać. Ścianka w pewnym sensie to jest, no finałem może to jest źle powiedziane, bo dążymy do świętości, dążymy do zbawienia, ale wiemy o co chodzi, rozmawiamy tu językiem technicznym. Żeby dojść do ścianki, no to jednak trzeba jakąś postawę się trzymać przez ileś tam lat. No ja będąc katolikiem przez 14 lat, plus jeszcze więzienie 6 lat, no to już wychodzi jakieś summa summarum, wychodzi jakaś liczba tego, no że coś już z sobą zaprezentowałem, no że uznali, że reżyser uznał, że jestem gotowy, żeby do tego projektu przystąpić. I koniec, kropka. Ja tu nie widzę jakiejś głębszej polityki. No i teraz są kolejne odpowiedzi. Kolejne odpowiedzi. Po co mi jest to potrzebne? Po co mi jest potrzebne stanie na ściankach, bycie w gazetach, występowanie w radiu, w telewizji, gdziekolwiek? Jak ja z tego nie mam ani złotówki, ja po prostu na tym nie zarabiam. Możemy się teraz licytować, ktoś może powiedzieć, sprzedajesz książki, jak chcecie, ja wam pokażę te wycinki tam, nie wiem jak to się w ogóle nazywa, ile się zarabia na sprzedaży książek, także nie znam osób, które się z tego utrzymują, ja osobiście nie znam, nie mówię tu o świecie laickim, tam troszeczkę inne zasady, ale też ta procentowość jest minimalna, zresztą sam o tym dobrze wiesz, bo również się zajmujesz pisaniem, więc to na pewno nie robię dla żadnej kasy. Teraz dajmy na to dla fejmu, a po co mi ten fejm potrzebny? Po co mi potrzebna rozpoznawalność, jak podchodzą do mnie jedne osoby i mówią, Paweł, fajnie zagrałeś, a drugie, do czego tutaj myślę, że nawiązujesz, piszą mi w prywatnych wiadomościach, że jak mnie złapią, to mnie zakopią w lesie. No właśnie, bo dostawałeś groźby, no. Tak? Groźby no. Dostawałeś po tym filmie. Mhm. No i teraz po co mi te wiadomości? A ja nie mam jakiegoś peryskopu, czy jakiejś tam nadświadomości, by wiedzieć, czy ten ktoś żartuje. Myślę, że nie żartuje. Prędzej myślę, że jest psychicznie chory, coś tam z lekami nie poszło, czy coś. Myślę, że to raczej to. Ale czy takich ludzi nie należy się obawiać? Nikt nie jest jakimś himenem, że zabezpieczy się, że ktoś po prostu na ulicy uderzy go nożem w plecy. A czy nawet nie w plecy. No nikt nie jest jakiś, wiesz, wszechwiedzący i tak dalej. Także otrzymuję groźby. Mnóstwo szyderstw. W moich jakby stronach, gdzie mnie lepiej znają, w rodzinnych stronach, z których ja się wywodzę, no to szyderstwom i śmiechom nie ma końca. Teraz do czego mi to wszystko jest potrzebne? Nawet jeżeli ktoś mnie pochwali, do czego mi te pochwały są potrzebne, jeżeli mi Pan Bóg dał poznanie, żebym ja się nie interesował owocami mojej pracy? Pan Bóg mi czasami pokazuje te owoce. Pokazuje mi, ponieważ on jakby pokazuje moją drogę życiową. Nie? To pokazuje mi, że to idź też tak. Teraz byłem w zakładzie karnym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie
wprowadzonej tam z rozmowy z więźniami dowiedziałem się, że zaprosili mnie dlatego, że wpadła im w ręce moja książka. Oni przeczytali książkę, później porozmawiali tam z KO-owcem, z księdzem i tak dalej, i tak mnie tam wprowadzono na tej zasadzie. Więc tu Pan Bóg daje mi zielone światło i pokazuje mi wyraźnie, słuchaj, to jest twoja misja, skoro tak się dzieje, skoro czytają, skoro są zainteresowani, to w to wchodzisz, nie? Proste. Jeżeli coś nie idzie, to nie wchodzę. Oczywiście czasami się trochę poprzepycham, bo sprawdzę, czy ten grunt jest miękki, czy jest twardy, wiadomo, ale do niczego mi to nie jest potrzebne i Pan Bóg dał mi poznanie, żebym się tym nie interesował. To nie jest moja rola. Ja wchodzę jak zapalnik, robię swoje, wychodzę. Czasami, jeżeli trzeba, no to już mamy jakby ludzki rozum, mamy to przemodlone. Coś trzeba troszkę dłużej poprowadzić, trzeba komuś trochę dłużej pomóc i tak dalej, ale siłą rzeczy, tak jak rzeka, jakieś koryto sobie wycieramy, jakieś koryto sobie torujemy, jakąś drogę sobie torujemy, żebyśmy wiedzieli, jak mamy iść. A później, im dłużej tym samochodem jeździmy, tym lepiej nim jeździmy i szybciej te znaki odczytujemy od Pana Boga. Dlatego jak ja sobie przemyślałem powołany, odpowiedziałem wchodzę, bo to jest jedna kwestia ewangelizacji i z tego, co ja czytałem z Powołanego Jedynki, to bardzo dużo osób tam pomogło, ten film mi pomógł. No i dwójka tak samo. Ale jeżeli ktoś mi zarzuca parcie na szkło, stawanie na ściankach, że mi to kręci, no to ja się pytam, po co? Do czego mi to jest potrzebne? Jeszcze raz. Kompletnie, żeby to był zekranizowana moja książka. O, ludzie byście mnie z tej ścianki nie wygonili. Kino by zamknęli, złote tarasy by zamknęli, bo już była godzina zamknięcia, ja bym tam dalej trwał na tej ściance. Nie przegonilibyście mnie. I staram się zresztą na ekranizację Krzyż do Woli, ale to nie w ogóle nie ta bajka. Nie? No tak nawiązując już do tego, bo tutaj zaczepnie widzę, żeś podjął temat. Także tak, podjąłem taki temat, no taki, o którym, jeżeli chodzi o te groźby, wczoraj mi o tym opowiedziałeś. Dlatego od razu. Ja nawet ci pokażę, wiesz, ja ci pokażę tego screena, bo to wiesz, takie gadanie, to może ktoś sobie pomyśleć. Pokażę ci. I on tam jeszcze do mnie coś dalej pisał, ja już go zablokowałem. Po prostu, no wiesz, nie miałem ani ochoty, ani czasu tam na jakieś przepychanki, bo zazwyczaj to są bzdury, no bo nawet jeżeli on mi chce coś zrobić, nawet jeżeli coś, no to co ja mam teraz? Jechać gdzieś, bo on się chciał ustawić w Krakowie. Ja miałem jechać gdzieś do Krakowa i tam wiesz, bo on, to bez sensu, daj spokój, nie? Jeżeli ktoś już wchodzi w ten świat jakiegoś tam fejmu, show biznesu, nie wiem jak to się nazywa, no to musi się z różnymi reakcjami liczyć, nie? No niektórzy mają ochroniarzy, ja nie mam, także trzeba sobie radzić samemu. Ty sam wyglądasz jak ochroniarz, tak więc chyba wystarczy, że sam sobie jesteś ochroniarzem. Nie wiem, czy wystarczy. Ale to jest taka mieszanka dość niebezpieczna, niestety no. Wielu, no trzeba powiedzieć, katolików jest pod wpływem jakichś no, fałszywych objawień, proroctw, jakichś dziwnych treści oglądanych na kanale. Niektórym się wydaje, że mają wizję i to uderza często w psychikę, jeżeli nie są przemęczeni. To jest elitarność popychana pychą. Niektóre grupy właśnie, które się właśnie definiują jako elitarne grupy wspólnoty katolickie, tak. No. Sam jestem na przykład w dużej wspólnocie, w naszym zakonie pięknym, jestem sam, ale teraz ja nawet nie wiem, czy się o tym mówiłem ostatnio, usiadłem z takim mądrym starszym kapłanem i on mi powiedział przepiękne słowo, powiedział: Panie Pawle, bogactwo i piękno Kościoła katolickiego jest w tych najmniejszych gestach podczas mszy świętej, w najmniejszych, w tych modlitwach, w tym wszystkim, w tym takim, co się wydaje, że to jest takie zwykłe, szare i nie ten, to jest właśnie całe piękno. Ja się naprawdę bardzo głęboko nad tym zastanowiłem i ja mu przyznaję rację, bo te różne wspólnoty, wiesz, one wybuchają, pączkują, później gdzieś znikają, to się rozważą, jakiś ten, a tam msza święta, bez względu na to, kto ją celebruje, jeden troszeczkę lepiej nam się, gorzej, trochę kościół, zimno, ciepło, ale to piękno jest po prostu nie do odebrania. No i na tym trzeba się skupić, a nie za lataniem i patrzeniem w niebo, czy będzie deszcz, czy będzie słońce, tak jak zresztą Biblia mówi. Zgadza się, dlatego już od tego tematu takiego dość gorącego, mianowicie tych gruźb między innymi, jakie otrzymujesz, chciałbym właśnie przejść do tej historii, która jest tytułowa dla naszego spotkania, mianowicie tego wydarzenia, że tak powiem, kiedy to otrzymałeś, jest to historia prawdziwa, reklamówkę pełną złota i właśnie gdzie jest to złoto?
Oczywiście ja rozumiem twój tytuł. Ja rozumiem twój tytuł, że on miał jakoś zachęcić do oglądania, ale nie do końca on jest jakby pompowany sztucznie. Nie do końca tak jest. Tylko z pewnymi uwagami. Ta reklamówka nie była duża, bo są te duże reklamówki. Tak, i małe reklamówki, bo duża reklamówka nawet by tam ileś kilo nie utrzymała, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc ona nie była duża, to była mniejsza reklamówka, gdzieś, nie wiem, może takiej wielkości. Za mało tego złota, rozumiem, było. Dla ciebie za mało. Za mało złota, jednak powinno być. Właśnie do tego chciałem też powiedzieć. Miałem, w sumie mogę powiedzieć, nawet mam kolegę, który kumplował się ze mną tam jakiś czas. Nawet kumplował się ze mną, jak ja byłem w więzieniu, on był na wolności, na imię ma Grzesiek. Na imię ma Grzesiek, to jeżeli ktoś tam zna sytuację, to od razu będzie wiedział, o co chodzi, żeby tu nie było, że ja coś sobie wymyślam. I tak, Grzesiek po moim wyjściu na wolność, on miał aspirację, żeby gdzieś tam wejść w ten świat gangsterki. Tak się troszeczkę tam parał różnymi przestępstwami, ale miał takie marzenie, żeby wejść w świat tej wyższej takiej gangsterki. I on cały czas miał w głowie to, że ja będąc w więzieniu z tym Panem Bogiem, to ja sobie tak świruję, że ja sobie takie jakieś tam kombinacje robię, jakieś tam żarty czy coś, a wyjdę to od razu się rzucę w wir, tam układy, mam znajomości, mam, zarabiałem kupę szmalu, więc ja od razu do tego wrócę. No jakież było wielkie zdziwienie Grześka, kiedy ja po wyjściu, akurat nie pamiętam, co to była za modlitwy, ale akurat to było jakoś zimno i to była chyba 5 rano, czyli będąc, co to były za modlitwy. I ja na te modlitwy chodziłem, jeszcze jego z sobą brałem i on jako osoba, no można powiedzieć, niemalże wcale niewierząca, ze mną do tego kościoła chodził, marz tam niesamowicie, dlatego że ubrany dosyć cienko, on się nie spodziewał marz i ja myślę, że to była chyba dla niego najtrudniejsza szkoła. Ale on cały czas podprogowo gdzieś mnie tam starał się uruchomić, żeby ja w ten świat przestępczy wszedł, no bo on, bo tak jak wspomniałem, chciał właśnie gdzieś tam tym jakimś znanym gangsterem, myślę, że być, albo kimś tam znanym, dlatego że no, też miał iluś tam wrogów, gdzieś tam przepychali się, także to by dało mu oręże do wygrania wszystkich swoich tam potyczek, walk, a zarazem jest zarobienie dużych pieniędzy. I nie rozwlekając tego, bo to długa dosyć historia, nie rozwlekając tego wszystkiego, ja cały czas trzymałem się przy kościele, przy konfesjonale i to samo mówiłem cały czas. No i on po jakimś czasie, no dosyć długim, załóżmy, że to trwało już kilka miesięcy, gdzie ja naprawdę miałem dosyć trudną sytuację, bo ja pozbyłem się całego majątku, ja niczego nie miałem, ja byłem w jednym ubraniu, gdzieś szukałem swojej drogi, gdzieś chodziłem do pracy w tej zieleni miejskiej, co było dla mnie trudnym takim przeżyciem. To był trudny czas dla mnie. I pewnego dnia Grzesiek przychodzi do mnie taki mocno podekscytowany i przynosi, tak jak wspomniałeś, reklamówkę. Kładzie na stole i mówi do mnie tak, to jest na nasz nowy początek. I ja myślę, co to znaczy? Co to znaczy nasz nowy początek? I wiesz, jakoś za bardzo nie chciałem do tej reklamówki zaglądać, bo ja się tam nie ekscytuję jakimiś takimi hasłami. Tak w sumie nie do końca mnie to nawet interesowało, dlatego że on miał pomysły, które bym zakwalifikował raczej jako szalone, więc za jego pomysłami za bardzo nie wykazywałem zainteresowania jego pomysłami. No ale on już widział, że ja nie reaguję, to pamiętam, wyjął z tej reklamówki te rzeczy, które przyniósł. Jedna to było złoto. Nie pamiętam, chyba w przezroczystej foliowej torbie to było złoto, wyroby ze złota. Druga to były pieniądze. Bo to nie tylko, że on samo złoto przyniósł, tylko też była kasa. Ja podszedłem, zobaczyłem, co to jest, mniej więcej ile tej kasy, bo ona była w jakichś tam plikach, mniej więcej ile tej kasy, że to złoto jest prawdziwe, no bo ja myślałem, że to może jakiś tombak czy coś, ale nie, na złocie się trochę znam, ponieważ złoto trochę w życiu miałem, więc zobaczyłem, że to jest prawdziwe. Tak. No i teraz to on widzę, że zadowolony i mówi, że to jest na nowy początek, to na jakiś tego, ja się pytam, wiadomo, pierwsze pytanie, i on wiedział, że ja to pytanie zadam, skąd to masz? I teraz, Grzesiek był chłopakiem z bogatej rodziny, naprawdę z bogatej rodziny, no w sumie jest chłopakiem z bogatej rodziny. I on powiedział, że on kiedyś komuś pożyczył, napożyczał po prostu, ten ktoś mu nie oddawał i on teraz odebrał ten swój dług. Więc w sumie dla mnie, dla osoby wierzącej,
no to wiesz, no to tłumaczenie miało jakiś sens, no bo mogło to być. A teraz, jak ja miałem udowodnić, że on kłamie? Przyszedł do mnie chłopak, mówi mi takie tłumaczenie, no przynosi to i po prostu no ciężko mi było to podważyć. I zacząłem go wypytywać, ale komu zabrałeś, na jaki procent, komu pożyczyłeś? Zacząłem troszeczkę go wypytywać. On zaczął trochę tak kluczyć, że tam, ja mówię, to jak, wszedłeś do domu, pobiłeś tą osobę czy coś? On mówi, że wszedł po akurat nieobecność, czy ktoś wyszedł gdzieś do niego pokoju, ale zaczęły się troszeczkę tam takie różne matactwa, nie? Ja do niego mówię tak, słuchaj Grzesiek, weź to wszystko, spakuj do tej reklamówki i idź po prostu z tym, zabierz to ode mnie. Zabierz to ode mnie. I on tak jeszcze jakiś czas ze mną rozmawiał, tam mi przedstawił jakieś plany, że coś z tym zrobimy, że to będzie na nowy start, że pojedziemy. I takie różne kuszące propozycje mi składał, że coś z tym możemy ruszyć i tak dalej. No ale jednak w konsekwencji widział, że ja jestem stanowczy, spakował faktycznie to do tej reklamówki i poszedł. I teraz co dalej? On się jakby w pewnym sensie troszeczkę na mnie obraził, to jest po pierwsze, a po drugie to, no wiesz, mając tyle pieniędzy i tyle złota, no to jakby mógł coś z tym zrobić, nie? I zaczął robić. Od razu sobie kupił fajny sportowy samochód, od razu sobie kupił jakieś tam potężne, pamiętam go, odwiedziłem, to miał taki wielki telewizor, jakieś plazmy czy coś, nie wiem. No po prostu zaczął te pieniądze trwonić, I minął jakiś czas, ciężko mi powiedzieć teraz jaki, załóżmy kilka miesięcy. I odezwał się do mnie ktoś, ja już tu nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, bo po prostu ludzie z mojego miasta mogą domyślać się kto, co i jak, więc nie chcę wchodzić tu w szczegóły. I odezwał się do mnie ktoś, ale zapewniam, że to bardzo uczciwi ludzie, I odezwali się do mnie ci ludzie i powiedzieli, że no skradziono im złoto, skradziono im pieniądze, duże kwoty i tak dalej, i że ja bym tego nie odzyskał. Ja się pytam, a dlaczego państwo dzwonicie do mnie? A oni mówią, bo my wiemy, że pan jest uczciwy. Czyli gdzieś tam coś słyszeli i wiedzieli, że jestem uczciwy. I ja wtedy zadzwonię tego Grześka, spotkaliśmy się, ja się pytam go, słuchaj, gdzie to poszło? A ten mi zaczął jakieś tam wymieniać ksywki, które ja znałem. I pierwszą ksywkę, którą mi wymienił, ja pojechałem do tego chłopaka, bo to akurat był znajomy mój, pojechałem i mówię, słuchaj, o co z tym złotem chodzi? On mówi, był tutaj, dał mi część tego złota, miał tam w reklamówce, dał mi część tego złota. Ja to opyliłem, ja mówię, słuchaj, bo ja to chcę odzyskać. A ten kolega do mnie mówi, Paweł, daj sobie spokój, jak teraz to odzyskasz? Jak on z tym lato wszędzie sprzedawał, porozdawał, wiesz, za jakieś tam udziały porozdawał, posprzedawał, mówi, nie ma szans, Paweł, żeby teraz to odzyskać, poza tym to było jakiś czas temu. Jak odzyskasz, to może garstkę tego, nie? I teraz ja byłem w trudnej sytuacji, dlatego że ja już nie byłem przestępcą. Że był przestępcą, no to może bym próbował siłowo jakieś te sprawy rozwiązać. Z racji, że nie byłem, no to po prostu byłem bezradny. I odzwoniłem do tych ludzi, którzy do mnie prosili mnie o pomoc i powiedziałem, że faktycznie, że jestem bezradny, że nie mogę nic tutaj w tej sytuacji zrobić. No ci ludzie jakby byli zawiedzeni moją postawą, bo myśleli, że coś mogę, że mam na niego wpływ i tak dalej, ale naprawdę zawiedli się jakby na mnie, ja to czułem. I wtedy ta sprawa w pewnym sensie się zamknęła. Za jakiś czas, dosyć długi czas, Grześka aresztowali, siedział nawet sporo lat, I wyszedł na wolność jakiś czas temu, bardzo niedawno, tygodnie, miesiące temu i się do mnie odezwał. Odezwał się do mnie, troszeczkę z sobą popisaliśmy i tak dalej, I co mnie zadziwiło? Zadziwiło mnie to, że on wciąż myśli, że ja do tego świata mogę wrócić, że on wciąż to ma w głowie, a ja do niego mówię, że nie, że po prostu to nie przejdzie. I on do mnie, i on też mi zaczął stawiać zarzuty, mówi, a w sumie to wiesz, może do tego świata przestępczego to nie, ale no teraz w tym kościele też się dobrze poukładałeś. I zirytował mnie tą odpowiedzią, bo ja ten zarzut często słyszę. Ja się go pytam, słuchaj, no to wymień mi teraz zalety tego, jakie się poukładałem. Wymień mi teraz to. Ja chętnie, przecież rozmawiamy, ja chętnie z tobą tutaj wyjaśnię całą sprawę na miejscu.
Nie musimy nigdzie się spotykać, nie musimy nigdzie chodzić. Ja w tym jestem, w kościele teraz po wyjściu jestem 14 rok. Ja to wszystko już jakby przejadłem. Chodzi mi to o doświadczenia moje. Nie? Nie mówię, że ja tam jakichś wielkich mądrości kościelnych nabyłem, moje doświadczenia. I proszę cię, teraz wymienimy się na argumenty. I on mi postawił kilka argumentów. Ja bym na te argumenty odpowiedziałem rzeczowo, dlatego że no jakby mam te wycinki, jakiś wypłat czegokolwiek, cokolwiek robię. Żyję jak żyję, jestem człowiekiem skromnym, nie mam żadnych pieniędzy jakby jakichś tam podkładanych czy coś. I jakby no ciężko mi ugryźć z tej strony, bo wystarczy, że mówię prawdę, nie? No co mam jeszcze zrobić? Staram się żyć transparentnie, mówię prawdę i nie widzę z drugiej strony też jakiejś potrzeby, żebym komuś musiał się tłumaczyć z rzeczy, które trudno by dowodzić, no bo po prostu ktoś by musiał przy mnie być i to przyjaciele, którzy tu przy mnie są, no to wiedzą, nie? Odwiedzają mnie w domu, wiedzą jak żyję, znamy się, no mieszkają tu z moich chorągwi chłopacy z zakonu rycerzy, no to wiedzą jak jest, nie? No to komu mam jeszcze co udowadniać? No i w sumie na tym nasza rozmowa się zakończyła i Grzesiek gdzieś tam odpłynął w swój świat. I to jest cała historia o tej reklamówce złota. I teraz ty jeszcze zapytałeś, czy było tego za mało. Ty wiesz, że ja się też na ten temat zastanawiałem. Zastanawiałem się naprawdę, bo myślę sobie, że szatan podchodzi do nas z takimi pokusami, które wie, że gdzieś nas tam mogą ruszyć. I o tyle, o ile za bardzo jakieś złoto czy pieniądze za bardzo mnie nie ruszają, ale się zastanawiałem właśnie nad ceną, nie? Jaka jest ta górna cena, bo to tak samo jak jest w więzieniu. Spotkałem chłopaków, którzy siedzieli 15 lat, 20 lat i oni bądźucznie zapewniali, że oni nie są konwidentami, że nigdy nikogo nie sprzedali i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ale jeżeli jednorazowo położą przed tobą, prokurator położy przed tobą 15 albo 25 lat, to zaczyna się inna rozmowa. Przemek, no pomyśl, wchodzisz do kasyna i jak obstawiasz na ruletkę stówę, Ja nie wiem, ale tak przykładowo, bo ja nigdy nie byłem w kasynie, ale dajmy na to, kładziesz żeton jakiś tam 100 zł, nie? A kładziesz żeton 1 000 000 zł. No jest różnica, nie będąc milionerem, tylko po prostu mając, dajmy na to, ten 1 000 000. Jest różnica, już się ręce trzęsą, już pot na czole występuje, jest w ogóle całkiem inna bajka. I tak samo jest tutaj. Zastanawiam się, czy jakby ten Grzesiek przyniósł mi dwie reklamówki, może nie złota, ale gotówki, albo dwie walizki gotówki, zastanawiam się, co bym zrobił. Wtedy byłem w takim jakby transie, czy w takim uduchowieniu, że byłem nauczony, żeby w ogóle nie wchodzić w dyskusję, tylko od razu odmawiać. Żeby w ogóle nie dywagować, żeby w ogóle się nie zastanawiać, bo akurat chyba czytałem wtedy książki o zagrożeniach duchowych i poznawałem tą dziedzinę i tam właśnie często był kładziony nacisk na to, żeby nie wchodzić tutaj w dyskusję, bo dlatego, że jak stoi za tym zły, no to wiadomo, że zły jest bardzo inteligentny i on tam poprzez czy tych swoich ludzi, czy inaczej, wiesz co mam na myśli. Dlatego ja wtedy akurat od razu odmówiłem, jakby nie wchodziłem w to, ale powiem ci szczerze, czasami się zastanawiam. Czasami się zastanawiam, bo właśnie przyniósł dwie walizki, jakbym się zachował. Myślę, że bym nie wziął. Dlatego bym nie wziął, tak myślę, dlatego że teraz w życiu, tak jak ja żyję, ja czasami mam różne pokusy i mam różne propozycje, gdzie jeżeli ustąpię troszeczkę z tego, kim jestem i jak postępuję, no to będzie mi dużo lżej w życiu, nie? Mam takie propozycje. To się właśnie tak zastanawiam nad tym, bo wydaje mi się, i chyba tak jest, i pewnie wielu to potwierdzi, że Pan Bóg zawsze daje nam, znaczy zawsze dopuszcza takie pokusy, które jeżeli będziemy współpracowali z Jego łaską, pokonamy. Dlatego była to jedna reklamówka złota, a nie dwie, bo wiedział, że akurat tą jedną reklamówkę złota odrzucisz, a dwie nie. I nie chodziło pewnie tutaj o to, żeby to złoto wziąć, tylko żeby swoją wiarę wzmocnić. Tak mi się teraz skojarzyło. To jest też pytanie właśnie do ciebie, czy też do nas, którzy na przykład weszli na drogę nawrócenia, musieli zostawić jakieś stare życie, które być może wiązało się z wyższymi profitami finansowymi. Czy rzeczywiście, mówiąc tak brutalnie, opłaca się wierzyć za cenę tego, że będzie się miało niższy status finansowy? Jak ty to teraz z perspektywy człowieka, który miał samochody, wille i tak dalej, widzisz? Ja uważam, że tak, dlatego że jest coś takiego, co jest powierzchownością naszą i jest coś takiego jak stan ducha. I ja będąc człowiekiem na swoją miarę zamożnym, ja byłem rozwalony duchowo i do tego jeszcze dosyć mocno byłem rozwalony psychicznie.
I co z tego, że ty jedziesz świetnym Mercedesem ubrany w najlepszy garnitur, masz złoty, piękny zegarek, jak w sercu czujesz, jakbyś miał jakiś żarący się węgiel. Po prostu nie może zaznać spokoju, nie? Nie może znaleźć sobie miejsca, nie może znaleźć tego sensu, gdzie i po co jechać. I ja zauważyłem, że w pogoni za tym sensem ja coraz bardziej staczałem się na dno, dlatego że coraz bardziej chciałem w sobie to wołanie jakby zagłuszyć i wchodziłem w imprezy. Dosłownie na początku impreza co tydzień, czyli co weekend, sobota, niedziela, czasami piątek, no to jakoś mnie na ten tydzień uspokajała, nie? Ale później to też było za mało, dlatego że poznawałem ludzi, którzy byli wyżej na świeczniku ode mnie i zauważyłem, że oni potrafią imprezować częściej i więcej, no troszeczkę na innym pułapie, nie? Ale ja po prostu zacząłem się tego od nich uczyć i zacząłem się uczyć tak ustawiać sobie sprawy, żebym miał ludzi, którzy by za mnie jakieś tam rzeczy robili. Oczywiście ja przez to mniej zarabiałem, bo jak wyręczałem się innymi, to musiałem im odpalać jakieś dole, ale z drugiej strony ja starałem się w sobie ten ogień ugasić. To był nie do ugaszenia ogień i powiem wam szczerze, to jest paskudna sprawa, dlatego że ja wstawałem na przykład rano po takiej imprezie kilkudniowej, gdzieś w jakimś klubie, gdziekolwiek, w hotelu, gdziekolwiek, no to pierwsze co, ja nie chciałem wracać do normalności, bo zderzenie z normalnością po prostu jawiło się strasznym i ono było strasznym. I czasami gdzieś z hotelu patrzyłem przez okna na swój samochód. Było tak raz, że czasami nawet tak było, co mało kto o tym wie. Czasami tak było, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja piłem dosłownie na melinach. Na najgorszych melinach piłem. I teraz ktoś się zapyta, ale po co? Ja miałem taką melinę u takiego znajomego Leona, taką miał ksywkę Leon, i tam u niego jak wchodziłem, to biały obrus i wiesz, i wszystko co najlepsze, no po prostu z lokali i robiliśmy ostrą imprezę. Leon wtedy taką rurą chyba zagradzał drzwi, bo tam zamek oczywiście nie działał. I byli wpuszczani tylko wyselekcjonowane osoby, ale przeważnie byli to starzy recydywiści. I teraz dlaczego? Ja się tak, każdy się zastanawia, po co Paweł? No przecież możesz siedzieć w jakimś fajnym hotelu i tak dalej. Ale ja łaknąłem tego, co było kiedyś. Czyli ja łaknąłem swojej młodości, którą w sumie gdzieś straciłem. I teraz ktoś zapyta się, po co ty tego łaknąłeś? Po co za tym tęskniłeś? Ja tęskniłem dlatego za swoją młodością, ponieważ ja wtedy byłem człowiekiem oszukanym. I ja za czymś biegłem, ja miałem swój cel, ja do czegoś dążyłem. A jak już zacząłem osiągać ten cel, czyli przyjeżdżałem już do Warszawy, robiłem grubsze interesy, już te, to po prostu w moim sercu zaczęła gościć pustka i taki żar, o którym wspomniałem, nie do ugaszenia. I to było straszne uczucie. I ta tęsknota za tą młodością, kiedy chodziliśmy jako małolaci, 17-18 lat po dzielnicy, albo chodziliśmy po spacerniaku na więzieniu i uważaliśmy, że tu zdobędziemy dużo, będziemy rządzili, ta tęsknota za tym sprawiała, że ja się chciałem spotykać z tymi ludźmi z tamtych lat po to, żeby chociaż sobie powspominać, żeby chociaż troszkę tym pożyć. I pamiętam, że osoby, które mnie znały, nie mogły się nadziwić, one nie rozumiały, dlaczego ja to robię. Dlaczego idę na jakąś mylinę z recydywistami, którzy, wiesz, no, to znaczy to była taka recydywa, wiesz, na wpół bezdomni, na wpół radzący sobie, na wpół w ogóle żyjący ludzie. Ja z takimi, wiesz, stawiałem i tak dalej, to trwało kilka dni, ale tak jak później sobie to przemyślałem, po co ja to robiłem, to właśnie to był mój powrót do tej młodości. Oni mnie rozumieli, oni mnie znali i wspominaliśmy razem, ale tak naprawdę to jest straszne. To jest straszne, że tego niczym nie możesz ugasić. No ale jak to jest, że tobie się w ogóle udało wyjść z tego właśnie, jak już ten temat ruszamy, bo no bo całe życie swoje musiałeś zmienić, a było ci w tym dobrze, no nawróciłeś się w więzieniu, to już w jakiś sposób część tego dobrego życia straciłeś, no ale przecież później mógłbyś łatwo do tego wrócić, tak więc no nie wiem, po ludzku to chyba ciężko jest zostawić to wszystko i pójść w nieznane, jeszcze mówiłeś o tym, że pracując, na ulicy pracowałeś, tak, zamiatałeś ulicę, byłeś bezdomny, no to są już takie, że tak powiem, argumenty, żeby wrócić do starego życia i nawet stwierdzić, że Pan Bóg mi nie pomaga, no bo stałem się bezdomny. Jak ty w ogóle to wszystko pokonałeś? Powiem szczerze, tylko dzięki łasce Pana Boga i może trochę swojej sportowej zawziętości, bo ja w sporcie, jak patrzyłem na podium, widziałem podium, to mi się przypominały te momenty, kiedy wygrywałem. I jakby z głowy wykasowywałem sobie to,
że mogę przegrać, że za wszelką cenę chciałem wygrać i za wszelką cenę we wszystkim chciałem być najlepszy. A tutaj, a tak samo zobacz w alkoholu, nie? Jak piłem alkohol, jak piłem dużo i często, no to po takiej imprezie często nawet słyszy się słowa, nie? Jak mówią faceci, ostatni raz, już więcej nigdy. Dlaczego nie tak mówią? Że ostatni raz po jakiejś mocnej imprezie? Dlatego, że są na kacu i ten kac ich męczy, nie? No i w tym momencie się męczą. I ja cały czas jakby przywracałem w swojej pamięci te męczarnie, które przechodziłem, bo przychodziłem fajne chwile, które dawały mi jakąś radość i tak dalej, to wszystko, co tak jakby mile w pewnym sensie wspominam, ale w tym zestawieniu staram się nie zapomnieć o tym, co było złe, czyli o tych jakichś porachunkach, o strzelaninach, o zamachach, o nerwach, o tym topieniu właśnie w alkoholu, o tym porannym kacu. Staram się o tym za wszelką cenę nie zapominać. Jak szatan gdzieś mnie podstawia pod nos, mówi, a słuchaj, coś ci wyszło, coś fajnie zrobiłeś, możesz wyluzować, jeźdź do jakiegoś klubu i tak dalej, i tak dalej. No to nawet jakbym sobie, wiesz, pojechał, nawet jak będziesz tego, ale z drugiej strony sobie myślę tak, no jestem osobą w pewnym sensie rozpoznawalną. Choćbym siedział tam przy jednym piwie całą noc, to i tak mnie obgadają, i tak wezmą na języki, że to i po prostu staram się już towarzyszyć, dlatego że mam na sobie brzemię pewnego obowiązku, dlatego że patrzą na mnie też inni, jestem dla niektórych autorytetem i tu już gra toczy się i o inne kwestie. I teraz jest bardzo dużo ludzi, i ty dobrze o tym wiesz, jest bardzo dużo ludzi, którzy tylko czyhają na moje i na twoje potknięcie. Tylko na to czyhają. I jeżeli chociaż trochę się potkniesz, bo nam się to zdarza, inni tobie, to oni cię dosłownie otoczą, nie dopuszczą nikogo, żeby ktoś do ciebie podszedł. Tak cię otoczą szczelnie, że ci tlenu dosłownie zabraknie i będą tak machali głowami i kiwali i się śmiali, że ty już jesteś skończony, że tylko na to czekali, że oni wiedzieli, że ty taki jesteś i że oni byli pewni, że ty taki jesteś od dawna i że to już koniec. No dosłownie to jest dramat. I ja wiem, że jak ja się modlę, jak chodzę do kościoła, to mi Pan Bóg daje takie ostrzeżenia czasami, że na przykład i poszedłem jakiś czas temu do spowiedzi, no i tam rozmawiam ze spowiednikiem. Ja mówię, ale dlaczego ja się akurat tu potknąłem? Nie? Bo ja po prostu czasami sobie lubię ze spowiednikiem porozmawiać. On do mnie mówi, bo obrastałeś w pychę. Ja mówię, no trzymałem się elegancko, Biblia, modlitwa, tu, różanie z tego, no nie powinno się to stać. On mówi, bo obrastałeś w pychę i Pan Bóg ci chciał jakby obudzić. I to jest właśnie to, o czym mówisz, że jak czasami gdzieś coś mi chodzi, zaczyna chodzić po głowie, to Pan Bóg dopuści do takiego zdarzenia, że mi się odechciewa, że mi się to wszystko przypomina, mi się nie chce, nie? Po prostu mi się nie chce, bo sobie to przypominam. I wiesz co, jak odwiedzam różne miasta w Polsce, jak jeżdżę na te świadectwa, to uwierz mi, podszedł raz do mnie w naszym zakonie, jak mieliśmy rekolekcje zakonne, było nas akurat tam wielu rycerzy, chyba z 800 i to jeszcze z żonami, z dziećmi, bo to rodzinnie przeżywamy. I podszedł do mnie jeden chłopak, który w naszym zakonie wszedł do zakonu będąc w showbiznesie, tak mocno w showbiznesie. I ja siedziałem w fotelu, on podszedł do mnie, usiadł koło mnie i mówi, Paweł, nawet nie wiem, jak cię opisać, jak ja czuję tu spokój. Mówi, nie wiem, jak mam ci to opisać. I to jest właśnie to. Jak ja jadę gdzieś do miasta, nikogo nie ma, a ja wchodzę do kościoła, siadam, ja po prostu nie wiem, ale czuję, że to ma sens. Po prostu ja to czuję. I uważam, że w żadnym mieście nie ma piękniejszego miejsca niż kościoły. Po prostu wejdź, usiądź i wiesz, jak patrzę na te paschały, na to wszystko, na te klęczniki, jak to jest wymodlone, ja po prostu tam się czuję dobrze. Nie wiem, jak to opisać, po prostu czuję się dobrze. I myślę, że im ktoś dłużej praktykuje, mocniej praktykuje, jakby to wchodzi w to głębiej, to po prostu lepiej to czuje, nie? Tak uważam. I nawet jak się potknie, nawet jak jakiś tego, to Pan Bóg to tylko daje ci po to, żebyś miał to ostrzeżenie, bo jak jedziesz autostradą, to czasami ci się oczy zamykają, jak jest długa trasa, nie? Zamykając się oczy, ja wtedy do Moniki mówię, słuchaj, musimy zjechać, wtedy zjeżdżam, tam jakieś trochę ćwiczeń porobi i wtedy jedziemy dalej. I tak samo jest z wiarą. Ale myślę, że piękniejszych miejsc nie ma jak kościoły. Jak tam wiadomo, no gdzieś stanę w lesie, też się mogę pomodlić i tak dalej, ale kościół to jest jednak coś innego. To jest tak, jak obejrzeć film na telefonie, a w kinie. To jest bardzo ważne, co mówisz, może się przydać każdemu z nas, a szczególnie tym, którzy być może zmagają się z jakimiś z jakimiś uzależnieniami, są od czegoś zniewoleni.
bo no, terapeuci i też spowiednicy, kierownicy duchowi mówią o tym, że jeżeli chcemy wyjść z jakiegoś zniewolenia, to musimy jako pierwszy krok znaleźć sens swojego życia. I co w twoim nawróceniu było takim, no, na początku sensem życia, że ci zastąpił to wszystko, to stare, ale takie bardzo wykwintne życie? Jak w ogóle sensu życia szukać? Czy ty go szukałeś? Czy to była ta kartka w tej ścianie, ten kawałek Pisma Świętego? Nie, Pan Bóg daje zawsze na początku ochronkę. Mhm. Czyli wiesz, daje ci taki klosz. Ja już spotkałem się, że to jest dosłownie niemalże jakby praktyką było, to jest taki pewniak, że jak faktycznie wchodzisz w to nawrócenie, czasami jak widzimy tych neofitów, to tak sobie trochę na nich patrzymy z przymrużeniem oka, że trochę są poszczeleni, nie? Że troszkę tam trochę wariują tego, że trochę są poszczeleni. Ale to jest właśnie Boże działanie, że Pan Bóg tak głęboko ich w tym wszystkim takich chroni, że oni właśnie wyglądają jak poszczeleni. I tak samo ja. Dużo osób do mnie mówiło na przykład, że wiesz, Paweł, dlaczego ja uwierzyłem czy uwierzyłam, że ty to robisz naprawdę? Ja mówię, dlaczego? Bo jak weszłam do kościoła o godzinie 15, było ciemno, zimno, nikogo nie było, a ty tam klęczałeś na koronce, nikogo nie było, nie? I tak było często. Mówię, ja nawet nie podchodziłam do ciebie, nic tam, usiadłam sobie z tyłu, żeby ci tam jakby nie przeszkadzać czy coś, ale takie słowa, jak słyszę od ludzi, ja sobie dopiero przypominam, że faktycznie tak było, że były takie sytuacje. I Pan Bóg wtedy tą wiarę po prostu daje o innym natężeniu. Ta wiara jest głębsza, ona jest bardziej rozpalona i to jest ten pierwszy proces. To tak samo jak masz start, gdzieś samochodem startujesz z tym piskiem opon. Jak ja czasami właśnie patrzę na neofitów, czy na osoby, tak jak wspomniałem, które się nawróciły, no to one mają ten klosz. A później Pan Bóg mówi, sprawdzam, nie? Sprawdzam i powoli ci to zabiera. Miałem takiego dobrego kumpla, Jurka z Legnicy, ksywka Bambo. I tak, pewnego dnia Jurek wszedł na drogę nawrócenia. Wszedł na drogę nawrócenia i zaczął bardzo głośno i dużo o tym krzyczeć. Ja nie mówię tu nic nowego, bo niemalże całe miasto, moje Legnice o tym wiedziało. Dlatego, że on był bardzo medialną postacią, o wiele bardziej medialną ode mnie. I wiesz, no to był szok dla wszystkich. No i on zaczął krzyczeć. Tak. I pewnego dnia się spotkaliśmy i ja do niego mówię, słuchaj Jurek, daj sobie trochę spokój. Daj na wstrzymanie, nie krzycz tyle, bo to jest czas, który dobrze jest troszeczkę przemilczeć i nie wchodzić w tą ekscytację. On do mnie mówi, Paweł, co ty, ja w to wszystko wchodzę jak Eliasz na ognistym rydwanie, ja w tym miastu pokażę i tam krzyczał. No i za jakiś czas zaproponowano mi we Wrocławiu świadectwo razem z nim, żebyśmy razem podzielili się świadectwem. Ja się na to nie zgodziłem. I on się na mnie wtedy bardzo mocno obraził, ponieważ byliśmy dobrymi kumplami, z tego złego świata byliśmy dobrymi kumplami. I on się na mnie obraził, miał do mnie żal. Ja do niego mówię, Jurek, nie obrażaj się na mnie, tylko świadectwo trzeba dać z czegoś. Ty dopiero, tak jak powiedziałeś, jak Eliasz, wsiadłeś na ten rydwan, ale ty jeszcze daleko nie ujechałeś, daj sobie trochę czasu tego. Ale on się na mnie wtedy obraził, co prawda mu później trochę przeszło, ale był na mnie obrażony. Jednak niestety po iluś tam miesiącach on wrócił do tego życia, które prowadził wcześniej, czyli tam różnych zniewoleń, no takich dosyć poważnych zniewoleń. I kilka dni temu dowiedziałem się, że zmarł. No miał 60 parę lat, więc to jakby nie był stary mężczyzna, nie był stary facet. I przy okazji tego wywiadu chcę powiedzieć naprawdę szczerze, że to był facet, że to był człowiek, który zmarnował tyle talentów, że ja niewielu takich ludzi spotkałem. Ja spotkałem ludzi, którzy zmarnowali swoje talenty. Najczęściej spotykam takich ludzi na różnych odwykach albo gdzie bezdomni są. Jak odwiedzam te miejsca ze świadectwem i na przykład są bezdomni, jak ja z nimi rozmawiam, to niektórzy mają piękne talenty. Tylko że ten alkohol, ta bezdomność, oni w to powchodzili. Ale tyle talentów, co miał Jurek, to powiem ci szczerze, miał ich naprawdę mnóstwo i jakby dał radę, jakby w tym wytrzymał, osiągnąłby bardzo, bardzo dużo dla Pana Boga. Bardzo dużo by zdziałał.
Ja nie wiem, co się działo jakiś czas temu z nim, ponieważ nie miałem kontaktu. Nie wiem, czy on może wszedł z powrotem na drogę nawrócenia. Ja z tego nic nie wiem, ale ja o tym nie słyszałem, a myślę, że bym słyszał. I to jest jeden właśnie z najbliższych ludzi, których ja znałem, z wieloma talentami, z pięknymi talentami. Posiadał piękne słowo i tak długo, dużo było o tym mówić, ale właśnie uważam, że on dużo z tych talentów zmarnował. Tutaj Dawid na czacie pyta, tak trochę z innego tematu, jak rozmawiać z osobami, które nazywają Ojca Świętego Franciszka masonem i fałszywym prorokiem. No z takimi osobami nie da się rozmawiać i to żadne te argumenty ich nie przekonają, po prostu trzeba ich odesłać do księdza proboszcza i się za nich modlić, bo wydaje mi się, że tutaj argumentów nie znajdziemy, bo te zarzuty są po prostu no, śmieszne i kłamliwe. Ale jeszcze tu się pojawił fakt TV, ktoś napisał coś takiego, ja w ogóle nie rozumiem o co chodzi w tym komentarzu. Niestety, ale bambus szpagat zrobił do sprawy ze senatorskiej, więc choć nigdy nie grypsował, to teraz gity się rozciągają, że niby się nawracają, to jak to jest? Coś rozumiesz z tego, o co chodzi? Coś znasz tutaj, co to się dzieje? Nie no, że rozumiem z tego, że niby poszedł na jakąś tam współpracę do jakiejś tam sprawy, no ale tu rozmawiamy troszkę na inne tematy, bo tutaj no rozmawiamy na tematy, chodzi o wiarę, nie? A no jeżeli ja jestem teraz jakby na innym boisku, w innym świecie, to tak samo jakbym wyszedł z basenu kąpielowego i poszedł grać w piłkę nożną, czyli to, co działo się na basenie kąpielowym, nie do końca mnie już interesuje, ponieważ startuję w innej dyscyplinie. Ja czasami przyglądam się temu życiu, które tam gdzieś się dzieje, byłym moim kuplą, wspólnikom czy znajomym, patrzę czasami, co się u nich dzieje, ale tak na dobrą sprawę jakby ja tym nie żyję już, no mam inne priorytety, nie? No dosłownie, tak jakbyś zmienił pracę, nie? Zmieniasz pracę i teraz masz innego szefa, masz innych wspólników i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tymi kategoriami już ludzi nie mierzę, dlatego że jeżeli ktoś jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, nie? Taka jest podstawa. Jeżeli ktoś chciałby mi coś zarzucić, to się bardzo dużo znajdzie na mnie zarzutów, bardzo dużo. Oczywiście teraz staram się żyć etycznie, staram się żyć moralnie, ale czy nie można na człowieka czegoś znaleźć? Oczywiście, że na mnie by coś tam się poznajdowało. Może ja nawet sam pewnych rzeczy nie widzę, a gdzieś tam nieelegancko się zachowuję. No tylko myślę, że są jakieś tutaj gradacje jednak tych upadków, nie? Że są jednak już pewnych granic staram się nie przekraczać. Ale dla mnie, na przykład dla mnie, najważniejsze jest to, żeby Jurek, czy tam Bambo, bo on się nigdy nie obrażał, że tam był jego Bambo, bo on czarny skóry był, on się nigdy na to nie obrażał, nie? On sam sobie tak mówił, więc to nie było żadnego problemu, zresztą ja w niego w jednym teledysku wystąpiłem. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby on trafił do czyśćca i obiecałem sobie teraz, że jak przy najbliższym czasie zarobię jakieś pieniądze, to dam na dwie msze. Dam na mszę za Sergiusza Piaseckiego, tego pisarza, który nie żyje, gdzieś tam w Anglii jest pochowany, bo jakoś tak czuję, że nie było mszy za niego i chciałbym właśnie dać też za mszę właśnie za Jurka. A kto co o tym myśli, no to już w ogóle mnie interesuje. Jasne, to jest bardzo dobre wyjaśnienie tej sprawy. I tak patrzę na te książki za tobą, które są twojego autorstwa, czyli między innymi Krzycz do woli. Ta książka no, ma bardzo dobre recenzje, ale też ta twoja pierwsza przecież, Wysłuchaj mnie proszę, czy Picie w zachwycie, Biskup, rozmowa właśnie z tobą. I tak mi się skojarzyło, no bo wiem, że szykujesz nową hitową książkę, i może trochę właśnie byś o tym też nam opowiedział, no bo Krzycz do woli to jest książka oparta na prawdziwych wydarzeniach. Myślę, że jeszcze z twojego życia, z przeszłości można by dużo różnych wiadomości w znaczeniu jakichś ciekawych historii opowiadać, ale co nam szykujesz w tej nowej książce, która się niebawem ukaże? Przede wszystkim jest taka kwestia, że ja wychodząc z tamtego świata, w pewnym sensie tamten świat zostawiłem. I ja bardzo mało rzeczy o tamtym świecie opowiadam. Ja opowiadam o swojej drodze, o swoich doświadczeniach, ale przecież samo to, że przesiedziawszy 15 lat w więzieniach, to ja przeżyłem coś, ale historii innych widziałem set razy więcej niż swoich. Dlatego, że w celi 16 metrów kwadratowych nas było 8 osób.
czyli tych historii, których ja poznałem, to było mnóstwo, to były dziesiątki tysięcy różnych historii. To mówię o 15 latach więzienia, do tego dochodzi jeszcze mój statut przestępczy, który był dosyć wysoki, to jest kolejna kwestia, która uprawniała mnie do tego, że miałem jakby inną wiedzę, większą wiedzę, no i jeszcze kolejna kwestia, że mówię tu o więzieniu, ale drugą kwestią jest to, ile ja lat żyłem po drugiej stronie barykady, czyli ponad 20 ileś tam lat ja byłem po drugiej stronie, więc no, poruszając się w tamtym świecie, wiedzę mam ogromną. Ale teraz po co ja miałbym o tym mówić, na rzecz czego miałbym o tym mówić, nie chcę na tym zbijać kapitału, nie interesuje mnie to, dlatego powiedziałem, że jakiekolwiek zyski z tego oddaję na cele charytatywne i tak też się stało z dwoma książkami, które wyszły o moim życiu, oddałem pieniądze na te cele, jakby kiedyś wyszedł jakiś film, tak samo postąpię. I ktoś sobie myśli, a on tam dużo o tym świecie gada. Nieprawda, nieprawda, nie mówię o tym. Mówię tylko o tych rzeczach, które mogą coś wnieść dobrego dla życia innych. Tylko o tym mówię. Byłem teraz właśnie w więzieniu Jastrzębia Zdrój, później byłem w kościele. Byłem w kościele, było kilka osób. I w pewnym momencie do kościoła wszedł mężczyzna. Podszedł do mnie i tam coś zaczął pytać się, czy może coś sobie z tego kościoła wziąć i tak dalej, i tak dalej. Widać od razu było, że jest recydywistą, to od razu było widać po twarzy, po tatuażach i tak dalej. I on zaczął ze mną rozmawiać, znaczy zaczął do mnie mówić. I zaczął w pewnym sensie żalić mi się na swoje życie. Zaczął mówić, że recydywa, że to, że zaczął mi tam opowiadać, jak on ma ciężko. I on w tym właśnie dniu wyszedł z więzienia. W tym dniu wyszedł z więzienia i spotkał mnie w przeciągu kościoła. I ja uważam, że on jakby mówił o tym po to, żeby coś ode mnie otrzymać, nie? Żeby coś ode mnie dostać. Ale ja uznałem, że to jest świetna okazja na to, by jemu powiedzieć o sobie. Jak ja mu powiedziałem o sobie, no to on wtedy zrozumiał, że ja przeżyłem więcej od niego jakby trudniejszych sytuacji w życiu. I na koniec tego wszystkiego podarowałem mu książkę i wytłumaczyłem, że sytuacja, w której się znajduje, nie jest ostateczna, że to nie jest przegrana. Okazało się, że ma gdzie mieszkać, poleciłem mu, żeby jak najszybciej załatwić sobie pracę i to nie jest przegrana. I akurat ja uważam, że to nie był przypadek, że znaleźliśmy się dwoje w tym samym miejscu, o tym samym czasie i on akurat wyszedł, a ja, wiesz, ja to wszystko przeżyłem i ja mu to powiedziałem. I pomyślałem sobie, że ja właśnie od tego jestem. Ja od tego jestem, żeby teraz w Winnicy Pańskiej jakby pracować, ale na odpowiednim odcinku. Nie przecinać jabłka, nie robić to, nie tamto, tylko jakby przyjść i przygotować grunt pod to, co tam dalej będzie robione, co Pan Bóg będzie dalej z tym robił. I teraz, jak tu wspominamy o tym złocie, tak jak wspomniałeś w tym tytule, czy o tych pieniądzach, to wiesz co, nawet jeżeli tej kasy byłoby nie wiem ile, dajmy na to nawet jakby to były dwie torby, to wiesz, ja się nad tym zastanawiałem i dobra, niech ja bym wziął te pieniądze, nie? I wziąłby te pieniądze, dajmy na to, niech byłby to milion, niech to byłyby 2 miliony czy 5 milionów. Tylko teraz jest kolejne pytanie. Jestem skończony, to już jest raz, to jestem skończony. Jestem jako Paweł gdzieś tam na Bahamach czy gdzieś, nie wiem, sobie żyję, ale w Winnicy Pańskiej ja nie miałbym czego szukać. To już jest koniec, to jest po mnie. Kto by mnie słuchał? Kto by mnie wtedy słuchał? No to już bym był spalony. I teraz można być, wiadomo, no Pan Bóg mógłby mi to wybaczyć i tak dalej, do konfesjonału. To jest jakby inna droga, nie? Ale mówimy o kwestii ewangelizowania. Sam znałeś na pewno i sam znasz osoby, które miały po milionie subów na swoich kanałach YouTube'owych. Były osobami bardzo rozpoznawalnymi. I teraz przez jeden błąd, jedno pójście nie tą drogą, to osoby spadły w pewnym sensie jakby na dno w tym świecie YouTube'owym i już tego nie mogą odbudować. I tak samo ja. Jeżeli mamy świadomość i mamy zrozumienie, że pracujemy w Winnicy Pańskiej, to musimy mieć świadomość, że zrobienie czegoś takiego nas tego eliminuje i tego się nie da odkupić za żadne pieniądze. To już jest koniec. Tego nie da się odpracować. I nawet jakbym później przyszedł skruszony, tak jak mamy w Biblii napisane, że ten syn przyszedłbym skruszony, bym przeprosił i tak dalej, no to jednak uważam, że w tej kwestii moja wiarygodność byłaby na tyle podkopana, no że jest do widzenia. Nie? I wtedy zadaję sobie pytanie, czy to tej kasy było warte, czy tyle jesteś warty, czy na tyle cię wyceniono. Kiedyś słuchałem taką piosenkę jakaś tam, jaka jest twoja cena, coś takiego pamiętam. No i właśnie o to chodzi, nie? Ja się nad tym czasami zastanawiam.
I na koniec tu jeszcze jest pytanie od Macieja B. Mam 42 lata, szukam Boga i trzeźwości. Jakieś rady na początek, Paweł? Ja robiłem coś takiego, że pierwsze co, starałem się iść do pracy. Ja nie wiem, czy ten chłopak pracuje, ale dla mnie praca jest bardzo ważna. Czyli po prostu iść do pracy, dlatego że jak człowiek pracuje, to też nie ma czasu na rozmyślanie o jakichś pierdołach, o jakichś głupich sprawach. I to jest ważne, taki właśnie jakby tryb benedyktyński. I iść do pracy, a druga kwestia, jeżeli szukasz Boga, no to idź do kościoła, idź do księdza, zacznij się modlić. Szukaj Go tam, gdzie ja wiem, że On tam jest. Ja bym w ten sposób robił. Czytanie Słowa Bożego codziennie, nie? Bierzesz sobie Biblię, kładziesz koło łóżka, wiesz, że nie lubisz za bardzo czytać książek, no to połóż już sobie pod nosem i obiecaj sobie, daj sobie słowo honoru, że codziennie te 10 minut chociaż przeczytasz, nie więcej. I proś Pana Boga o łaskę wiary. Czyli takie proste metody, ja nic nowego tutaj nie mówię, nie? Masz Biblię przy łóżku, codziennie przed zaśnięciem sobie poczytaj, idź do kościoła, idź do spowiedzi, proś o łaskę wiary, no i praca. I praca, żeby to się nie rozjeżdżało, bo jak nie ma pracy, jak nie ma jakby zajęcia, to wszystko się inne może rozjechać. A tu jeszcze ktoś z tego, tak wnioskuje, świadka takiego, w którym ty kiedyś byłeś, Fakty TV, bo tutaj ta osoba przytaczała różne opowieści o Jurku, prawda, gdzieś tam jakiś handel, chłopaki z Legnicy, coś tam, już nie chcę tutaj wchodzić w te szczegóły, ale Fakty TV pyta... Skąd mam pewność, że właśnie ten Bóg, w którego ty, Paweł, wierzysz, to jest prawdziwy Bóg, a nie prawdziwym Bogiem jest na przykład Allah? Skąd ty masz taką pewność, że wierzysz we właściwego Boga? Po pierwsze, ja Boga poznałem. Po pierwsze, ten Bóg mnie uratował, bo ja tego Boga poznałem. Ja czytałem tą Biblię, ja chodziłem do tego kościoła. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, a po co mi się nad tym zastanawiać? Ja nie mam ani czasu na to, ani za bardzo ochoty. Ja nie rozumiem, po co się na tym zastanawiać, bo ludzie czasami jakby szukają i całe życie szukają i nie mogą znaleźć, a to leży przed ich nosem. Nie? Jeżeli w mojej celi znalazłem kartki z Biblii, jeżeli później otrzymałem tą Biblię, jeżeli ją czytałem, jeżeli poznałem tego Pana Boga, jest coś takiego jak religioznawstwo. Ja czytałem na temat innych kultur, na temat innych religii, ja widziałem tych ludzi, ja ich spotykałem, nie? No tylko powiedz mi, no który Bóg oddał swojego Syna? Który Bóg? Który Bóg w ogóle jakby zrobił coś takiego dla ludzi jak nasz Bóg? Jak nasz Bóg katolicki, nie? No który Bóg? Wiesz, no tu możemy takie pytanie odpowiedzi dosyć, one może infantylne są, ale jednak są moim zdaniem zasadne. No. Jezus Chrystus oddał za nas życie, nie? To który inny? I teraz ktoś powie, a muzułmanie, a tam jacyś, a tacy, siacy, ale co mnie to obchodzi? Wiesz, no ja czytając książki o religioznawstwie, jakieś tam pojęcie mam i niemalże codziennie słucham różnych księży, którzy na te tematy mówią, więc ja jakoś tam tylko zastanawiam się, po co tracić czas na te rozkminy, nie? Po co tracić czas? Jak w tym czasie możesz pogłębiać swoją wiarę? Wejdź, spróbuj, jedź do Legnicy, do Bazyliki Świętego Jacka, wejdź, zobacz serce Jezusa Chrystusa, które tam jest. I jeżeli ty będziesz na to otwarty, a nie będziesz cały czas człowiekiem, który chodzi, tylko się pyta, no to może Pan Bóg da ci łaskę wiary i wtedy zobaczysz, że tego się nie da niczym innym zastąpić. Nie? Ja nie mówię, że tam ci ludzie nie pójdą do nieba, bo ja tego nie wiem. Tylko ja wiem, że to, w co ja wierzę, że to jest prawdziwe, bo ja tego doświadczyłem, a ja nie oceniam innych, że jacyś tam buddyści, którzy wierzą w to, że rozpłyną się w nicości, że oni nie trafią do nieba. Ja nie wiem. Ty mówisz dokładnie to samo, co robili apostołowie, kiedy byli pytani przez swoich znajomych. To doskonale pokazuje serial The Chosen, który serdecznie polecamy, oparty na Piśmie Świętym. Że bardzo byli zdziwieni na przykład, że Mateusz, który miał dużo, jakby się dziś powiedzieć, kasy i układów z Rzymianami, zmienił swoje życie i zostawił te wszystkie bogactwa i poszedł za Jezusem. I oni mówili, właśnie taki Mateusz pytany, co ty w tym Jezusie zobaczyłeś szczególnego, czy on jest prawdziwym Bogiem, skąd wiesz, że on jest prawdziwym Bogiem, to oni, apostołowie, mówili, chodźcie z nami i zobaczycie. Czyli to jest właśnie to doświadczenie. Ty mówisz dokładnie to samo, chodźcie do kościoła, chodź do kościoła, jeżeli chcesz poznać prawdziwego Boga. I to jest właśnie taka szczera odpowiedź wynikająca z doświadczenia wiary. To doświadczenie wiary to jest podstawa naszej wiary, bo może się nasza wiara opierać tylko na jakiejś teorii, tak jak się opierała być może wiara niektórych faryzeuszy na tym, że no 5 razy dziennie się modlili, znali pisma, znali
proroctwa, znali proroków i te wszystkie zapowiedzi dotyczące Mesjasza. Ale jednak no nie poszli za Jezusem, właśnie nie poszli za Jezusem. Można siedzieć dużo w teorii, a za nim nigdy nie pójść. Tak więc tutaj bardzo ewangelicznie, Paweł, odpowiedziałeś, powołując się na doświadczenie wiary. Przemek, tych doświadczeń jest mnóstwo. Ja, będąc osobą teraz, która ewangelizuje, będąc na tej drodze, ja tych doświadczeń mam bardzo wiele. Tylko że ja kiedyś ich nie rozpoznawałem, a dzisiaj je rozpoznaję. Ja kiedyś się ich bałem, bo jak jechałem gdzieś do więzienia czy w jakieś inne miejsce wykluczeń, to działy się różne straszne rzeczy, jakieś złe rzeczy. Nie? Czułem, jak ktoś nóż w plecy wbił, leżałem na podłodze w pociągu, różne takie, wiesz, sytuacje. Ja się po prostu tych sytuacji bałem, bo myślałem, że jakieś dramaty, że jakieś zdrowie, że ten samochód, dlaczego mi stanął na środku autostrady i tak dalej, i tak dalej. A później zauważyłem, że jak się modlę, jak ufam, to Pan Bóg robi tak, że ten samochód mi odpala i jedzie dalej. I tego po prostu doświadczam. Jadę na warsztat samochodowy, mechanik do mnie mówi: Paweł, skrzynia w twoim samochodzie wisi na włosku. Jadę na Mazury, bo tam mam spotkanie, skrzynia się rozlatuje, zostaje mi drugi bieg i piąty bieg. I koniec, i samochód siedzi, nie można z tym nic zrobić. Jak ja na dwójce i piątce mam wrócić do Warszawy, przez miasto przejść i tak dalej, nie? Przejeżdżamy koło cmentarza węgielickiego, zawsze jak przejeżdżamy koło cmentarza, modlimy się za dusze czyśćcowe. I tam się pomodliśmy za tych protestantów i samochód stał na poboczu, on w ogóle już nie działał. Wsiedliśmy do samochodu, ja przykręciłem kluczyk i on jeździł do dzisiaj, jak masełko, ta skrzynia się naprawiła. I takich różnych doświadczeń ja mam wiele. I teraz, wiesz, no moglibyśmy zrobić o tym jeden cały odcinek albo kilka odcinków, tylko ja uważam, że jeżeli ktoś po prostu jest w tej wierze, to czuje, tego doświadcza. Ja później zaczyna w miarę praktyki rozpoznawać. I czasami nawet jak słucham jakichś kanałów na YouTube, gdzieś tam rozmawiają, no to widzę, że ludzie zaangażowani mocniej w wiarę, oni to rozpoznają, nie? Czy jak czytamy życiorysy świętych, czy coś, to jeszcze są ciekawe historie, tylko po prostu jest dużo. I stąd nabierasz tej pewności, że ty jesteś w tym, co trzeba, że ty jesteś tutaj, gdzie trzeba. Tak, myślę, że tutaj to jest bardzo dobre podsumowanie tego wszystkiego, co dzisiaj, Paweł, powiedziałeś i czym się z nami podzieliłeś. Jeszcze wiele tematów jest do przedyskutowania związanych właśnie no i z twoją drogą nawrócenia i z tym, czego doświadczasz i z doświadczeniem wiary, jakie cię dotyka i które nosisz i którym się dzielisz, no, jeżdżąc tym świadectwem po Polsce. Dlatego, Paweł, wielkie dzięki za to dzisiejsze spotkanie, za poświęcony nam czas. Wiem, że tego czasu masz mało, ponieważ kończysz pisać kolejną książkę, na którą niecierpliwie czekamy. I to będzie jak zatytułowana ta nowa książka? Ja tą książkę mam. Lottomat. Czasami słyszę, czasami wiesz, że marzenia są niepotrzebne, bo powiedz Panu Bogu o swoich planach i marzeniach, to Ciebie śmieje i takie tamte. Oczywiście ja mam marzenia i to mam takie marzenia, że jakbym Wam powiedział, by się z krzesła pospadali. Ja chcę w ogóle być, wiesz, jakimś, pisać piękne książki, bestsellerowe książki, chcę mieć z tych książek piękne ekranizacje i to są po prostu moje ludzkie marzenia. I kończę teraz, już skończyłem pisanie książki pod tytułem Lottomat. Lottomat, czyli o takiej maszyny, która losuje. Jeżeli mielibyśmy o tej książce i o tej maszynie rozmawiać, no to jest przynajmniej na jeden odcinek, ale w wielkim, wielkim skrócie jest to moja kontra na książkę Dana Browna, Kod Da Vinci. Chcę mu po prostu, tak, chcę mu rzucić rękawicę tą książką i powiedzieć: słuchaj, zawalczmy. Oczywiście to jest bardzo zrozumiałe z mojej strony, ale to są moje marzenia, które staram się gdzieś tam realizować, ale trzeba wziąć pod uwagę, że mnie to drogo kosztuje, bo ja tą książkę piszę od 2019 roku, a jeszcze jej nie skończyłem i nie mam zielonego pojęcia, czy ona kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, więc to naprawdę jest kawał poświęcenia. No kto się na takie coś godzi, nie? No staramy się jakoś coś robić, żeby na co dzień coś realizować, żeby mieć z tego kasa. Ja tutaj się rzuciłem na po prostu przez ocean na kajaku. Ale brzeg widać i są sprzyjające wiatry. Nie no, książka musi być przez ciebie skończona, tutaj będziemy dopingować i tego pilnować. Tym bardziej, że temat aktualny. Zatem, Paweł, dzięki za to dzisiejsze spotkanie. Też dziękuję wszystkim, którzy się swoim świadectwem wiary, opiniami, komentarzami z nami podzielili i będą tutaj na ten
do tego materiału zerkać, bo on oczywiście zostaje na kanale Moc Słabości. To, co miałem na początku zrobić, dopiero teraz mogę zrobić, bo tak się podobno robi i że nawet ksiądz Teodor tak robi, że tam na początku mówi, teraz jest czas, żeby udostępniać tego streama, czy tam ten, to tak, i że łapki w górę i żeby subskrybować, bo tak trzeba podobno krzyczeć i tak mówić, że tam ma teraz... Rację. Tam ma rację, że teraz macie tam... 3 godziny, czy tam 3 minuty, żeby udostępniać tego live'a i dać łapki w górę i usubskrybować. No, ja zapomniałem o tym znowu. W każdym razie zakończymy tym, co najważniejsze, czyli modlitwą. Też za tych wszystkich, którzy ten materiał kiedykolwiek obejrzą i Twoje słowa usłyszą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Królowo pokoju, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Paweł, raz jeszcze wielkie dzięki dla Ciebie, pozdrowienia dla Twojej małżonki, dla wszystkich rycerzy z zakonu świętego Jana Pawła II, dla generała i dla wszystkich majorów i podporuczników i poruczników także. I dla Was, drodzy widzowie, z którymi razem zmierzamy do nieba i się dzielimy swoim świadectwem, raz jeszcze dziękuję, że spędziliście z nami te ponad godzinę. Wszystkiego błogosławionego, Pawcio, dla Ciebie i dla Was wszystkich i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Amen. Pozdrawiam serdecznie. Amen. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.